Witam. Dzisiaj znowu poruszymy temat ideologii, a konkretniej tej Payna. Zapraszam. Standardowo to najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, którym dziękuję za pieniądze. Ostatni odcinek o złym Naruto bardzo wam się spodobał, co mnie szczerze zaskoczyło, ale też ucieszyło, bo bardzo przyjemnie mi się ten odcinek tworzyło, dlatego postanowiłem, że dzisiaj ponownie przeanalizuję sposób myślenia Payna. Ogólny sposób myślenia tej postaci, jaką był Nagato, nie sprowadza się do jednego najpopularniejszego zdania, jakie wypowiedział, ale właśnie od niego zaczniemy. Rozbiję je na kilka części, bo to zdanie jest tak długie, że prawdopodobnie zapomnicie, co było na początku, zanim skończę czytać. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, chcącymi zaprowadzić sprawiedliwość poprzez zemstę. Jednakże skoro zemsta prowadzi do sprawiedliwości, to sprawiedliwość musi być okupiona cierpieniem. I tak koło nienawiści się zamyka. Myślę, że już z tego zdania jesteśmy w stanie powiedzieć bardzo dużo. Zawsze gdy staram się komuś coś wytłumaczyć, to porównuję to do najprostszych życiowych sytuacji. Wtedy łatwo jest to zobrazować. Tak samo zrobię tutaj. Nie trzeba szukać daleko w życiu realnym, serialach czy filmach. Nawet jeśli zamkniemy się tylko w samym anime Naruto, znajdziemy kilka sytuacji potwierdzających właśnie te słowa. Otóż ludzie bez większych problemów są w stanie wyrządzić komuś krzywdę czy nawet zabić, mszcząc się lub według często ich mniemania zaprowadzić sprawiedliwy wyrok. Nie szukając daleko, Obito dosłownie wyrżnął ninja Kirigakure, mszcząc się za śmierć Rin. Postać Sasuke idealnie obrazuje szeroko pojmowaną nienawiść, przecież on od początku anime celował w zabicie swojego brata. Takich przypadków pewnie jest dużo więcej, ale przytoczymy teraz przykładową sytuację z życia realnego. Załóżmy, że ktoś z jakiegoś powodu zabił bliską ci osobę, nie wiem, mamę, tatę, chłopaka czy dziewczynę, to nie ma żadnego znaczenia. Szansa na to, że pierwsze, o czym pomyślisz, będzie to, by wyrządzić krzywdę tej osobie, jest nieprawdopodobnie wysoka. Być może będziesz chciał połamać mu kończyny albo doprowadzić do jego śmierci, bo przecież zasługuje na to samo, prawda? No nie do końca. To się po części łączy z odcinkiem o złym Naruto. Krzywdzić jest nieprawdopodobnie łatwo, a tak jak to powiedział Payne, zemsta w oczach człowieka ją popełniającą jest sprawiedliwością, a więc prowadzi do cierpienia. Niekoniecznie musi to być cierpienie tej osoby, a raczej właśnie osób ją otaczających. Kowalski z Poddwójki zabił twoją mamę? Zaczynasz go nienawidzić i też go zabijasz. Z automatu bliskie osoby Kowalskiego nienawidzą ciebie. I tak to się zapętla. Myślę, że to autor miał na myśli, mówiąc, że to koło nienawiści się zamyka. Jeśli osoba nienawidzona nie jest jakimś samotnikiem, który dla nikogo nic nie znaczy, to krzywdząc go, automatycznie to my stajemy się osobą nienawidzoną. I tego nie da się zatrzymać. Przyszło nam żyć w dziwnym świecie, znamy przeszłość, możemy przewidzieć przyszłość, doskonale znamy historię, dlatego wiemy, że ludzie są i będą niezdolni do zrozumienia siebie nawzajem. Światem rządzi nienawiść. To druga część cytatu, rozbijmy go na części. Znamy przeszłość i doskonale znamy historię. To się zgadza, jest mnóstwo źródeł, z których wiemy, co się działo setki czy tysiące lat wcześniej. Możemy przewidzieć przyszłość? Jasne, że tak. Może nie jakoś bardzo dokładnie, ale już teraz w wielu dziedzinach życia można śmiało zakładać, co będzie za 10 lat, mając odpowiednie dane. Ostatnia i najważniejsza część, czyli ludzie są i będą niezdolni do zrozumienia siebie nawzajem. Światem rządzi nienawiść. Co tu dużo mówić? Jest to czysta prawda. Światem rządzi nienawiść. Tak jak dawałem przykład przed chwilą, tak i mówiłem w odcinku poświęconej złej części Naruto. Dużo prościej jest czynić zło niż dobro, dużo łatwiej jest nawet nie nienawidzić, a nie lubić ludzi za błahostki. Domyślam się, że każdy z was ma taką osobę, której nie lubi z mniejszych czy większych powodów. Niektórych już nawet nie lubicie, a nie pamiętajcie czemu. Czy da się to zmienić? Nie sądzę. Powód tego zawarł w swoich słowach Payne. Ludzie są niezdolni do zrozumienia siebie nawzajem. Posłużę się znowu przykładem. Miałem w klasie gościa, który był strasznym narcyzem. Zawsze mówił, co to on nie zrobił, jaki to nie jest wspaniały, ile to dziewczyn nie miał. W rzeczywistości mało kto z naszej klasy go lubił. Ja też strasznie za nim nie przepadałem. W sumie nie lubię osób narcystycznych. Może dlatego, że sam jestem pesymistą i nie lubię się niczym chwalić, bo uważam, że nie ma czym. Tak czy siak, mimo że tej osoby nie widziałem już kilka lat, to nadal jej nie lubię.
Nawet jeśli teraz analizuję ideologię Payna i wiem, że jest to błędne, tego nie da się od tak pozbyć, przez to też nie jestem w stanie zrozumieć postawy takiego człowieka. Pain, czyli inaczej ból, był główną filozofią właśnie tego bohatera. Bo tak jak powiedział Dotsunade, jeśli kogoś zabijecie, ktoś inny zabije was. Ta nienawiść wiąże nas razem. Chcę, żebyście poczuli ból, myśleli o bólu, zaakceptowali ból i poznali ból. To, co mówiłem poprzednio. Nienawiść rodzi nienawiść. Mszcząc się na kimś, to my zostajemy później tym, co chcieliśmy zniszczyć. Ból gra tutaj kluczową rolę, bo zanim cokolwiek zrobimy, zdałoby się pomyśleć, a tak najczęściej się nie robi. Ból określa też to, kim jesteśmy, kierunkuje nas. Nie ma żadnego problemu rozmawiać z bliskimi czy znajomymi, gdy jest dobrze, bo co w tym trudnego słuchać, że komuś się udało coś zrobić i porozmawiać o tym, jak się to stało, co musiała ta osoba poświęcić, czy jakie profity to niesie? No nic, ale weźmy odwrotną sytuację. Jak trudno jest porozmawiać z osobą, która odczuwa jakiś ból w danej chwili, czy to było zerwanie z dziewczyną, czy śmierć kogoś bliskiego, niby się wie, że ta osoba przeżywa coś okropnego, a z drugiej strony, póki my nie zaznamy takiego samego bólu, nie będziemy wiedzieli, z czym ta osoba się mierzy. Oczywiście można darzyć uczuciem kogoś mniej czy bardziej, ale póki nie doświadczysz podobnego bólu, tak możesz tylko się domyślać tego, jak komuś jest w tym momencie źle i nie jesteś w stanie go zrozumieć. Dokładnie tak jak przedtem wspomniana sytuacja z morderstwem twojej matki. Możesz domyślać się, jak się czuła ta osoba, ale nie będziesz wiedział, dopóki nie doświadczysz tego samego. Nie inaczej jest tym narcyzem, nie jestem w stanie do końca zrozumieć tej postawy, mimo tego, że widzę jej plusy i minusy oraz wiem, że mimo, że jest narcyzem, to też jakiegoś bólu doświadcza. Ostatni długi cytat, który tu przytoczę, to ten. Wszakże wszyscy jesteśmy tej samej rasy. Motywy wojny nie mają znaczenia. Religia, ideologia, zasoby, ziemie, urazy, miłości lub od tak po prostu. Nieważne jak żałosny jest powód, jest wystarczający, aby rozpętać wojnę. Wojna nigdy nie przestanie istnieć. Powody mogą być wymyślane po fakcie. Ludzka natura dąży do konfliktów. To też ma w sobie sporo racji, bo czy nie jest oczywiste dla nas, że ktoś może rozpętać wojnę z byle głupiego powodu? Dla pieniędzy, dla kawałka więcej ziemi w terytorium państwa, bo ktoś go obraził, czy dlatego, że nie wierzy w danego Boga? To wszystko jest jakieś takie znajome, prawda? Podsumowując ogólnie całą ideologię tego pana, w jego słowach jest bardzo dużo racji. Świat rzeczywiście jest skąpany w krwi i nienawiści, a o nią bardzo łatwo. Wszelkie wojny, krzywdzenie innych czy szeroko pojęty ból jest tłumaczony poczuciem sprawiedliwości, bo przecież komuś należała się gorsza kara niż to, że pójdzie do więzienia. Jest to oczywiście złe myślenie, ale wręcz niemożliwe do zwalczenia, patrząc na to, że na tym świecie jest 1000 osób, a może i więcej, nie wiem, tylko tylu umiem liczyć. Kontrola nad ludźmi, do której Payne chciał dołożyć swoją cegiełkę, była w jego oczach jedyną opcją. Czy słuszną, to tutaj zdania są podzielone. Z pewnością nie byłby to pokój idealny, taki o jakim się myśli od razu po próbie opisania, czym jest dla ciebie pokój. Ale niewątpliwym jest, że odpowiednio silny osobnik, który stałby nad nami wszystkimi, sprawiłby, że procent przestępczości zmalałby prawie do zera. Z tego względu, że ludzie baliby się konsekwencji. Z drugiej strony znaczna część naszych przekonań zostałaby po prostu ucięta i być może przez strach ludzie na nowo by się buntowali. W przypadku anime kontrola nad ludźmi wygląda troszeczkę inaczej niż zakazanie im różnych zachowań, a po prostu nawet niedopuszczanie jej do umysłu, więc w takim przypadku istnieje duże prawdopodobieństwo, że skutków ubocznych w postaci granic wyrażania samego siebie po prostu by nie było. Osobiście uważam, że taka forma pokoju nie byłaby najtragiczniejsza, co już opisałem w swoim innym filmiku, do którego serdecznie zapraszam. Przedstawiam tam swoją perspektywę na nieskończone Tsukuyomi, które chciał wykorzystać Madara i Obito, no pomijając, że finalnie każdy by umarł, ale to mały szczegół. A co wy myślicie o jego ideologii? Chcecie coś dopowiedzieć, a może się z nią nie zgadzacie? Dajcie znać w komentarzach. Zapraszam jak co tydzień w niedzielę o godzinie 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!